A jak kwestie właśnie cen surów, znaczy cen zakupu ryb tutaj wpływają na jakby państwa biznes? Ceny zakupu? Tak, tak, tak. Czy to ma jakiś wpływ, czy tu wahania są jakieś duże? Tak, ceny, kiedy się przekroczy pewną granicę popytu, tak jak to było w przypadku 2 lata temu, w przypadku łososia, to rzeczywiście ta cena ma wpływ na atrakcyjność produktu, na wielkość zakupów, czy częstotliwość zakupów. Natomiast jeżeli te skoki cen nie są aż takie wyraźne, nie są takie duże, to konsumenci, akceptując to, wychodzą z założenia, że wolą kupić produkt lepszy jakościowo, nawet jeżeli mieliby zapłacić odrobinę więcej. Oczywiście będzie problem w przyszłym roku, kiedy ceny energii wzrosną, ceny, koszty płac rosną, a w związku z tym to te koszty, które mają też wpływ na inne koszty, tak, bo każdy zakład, który robi dla nas usługę, ma ten sam problem, czyli u naszych usługodawców też ceny będą rosły, więc generalnie koszty produkcji wzrosną, więc trzeba będzie to przełożyć na rynek. Mam nadzieję, że nie będzie to w dużym stopniu. Musimy uważać na to, żeby właśnie nie przekroczyć tej granicy popytu konsumenta, żeby konsument po prostu nie przerzucił się na jakiś inny wyrób, niekoniecznie z branży rybnej. Więc to jest dla nas wyzwanie, ale też z drugiej strony takie mocniejsze zaangażowanie do szukania kolejnych oszczędności, bo to jest taka stale niekończąca się praca. My, zdobywając rynek w coraz większym stopniu, właśnie idziemy w dwóch kierunkach. Z jednej strony dbamy o to, żeby była jakość jak najwyższa, ale z drugiej strony wszędzie szukamy oszczędności, w każdym miejscu, bo przy dużej produkcji, a u nas taka jest, dla przykładu podam, że my produkujemy około 700 tysięcy konserw dziennie, to jest około 17 milionów sztuk miesięcznie, to jest nasz zakład produkujący konserwy, jest największym zakładem produkującym konserwy w Europie, więc przy tej skali z jednej strony rozkładamy koszty stałe, co wpływa korzystnie na cenę naszych wyrobów, ale z drugiej strony też szukamy oszczędności w tysiącach miejsc. I suma tych oszczędności daje nam możliwość taką, że oferujemy produkty bardzo dobrej jakości i w relatywnie niskiej cenie. A który z tych czynników powodujących wzrost kosztów prowadzenia biznesu jest dla państwa, że tak powiem, najbardziej dotkliwy? Czy to może koszty związane z energią, czy może koszty pracownicze, czy to można jakoś określić, czy nie? W tym roku prawdopodobnie będą to koszty związane z energią, ponieważ skok, jaki jest zapowiadany, jest bardzo duży, to jest około 60% czy nawet 70%. Więc to będzie na pewno zauważalne. Koszty płac rosną z roku na rok i od kilku lat, więc do tych wzrostów można powiedzieć, że się przyzwyczailiśmy, ale ten skok energii może mieć duży wpływ na pozostałe też koszty, więc suma tych wszystkich wzrostów kosztów da nam, spowoduje, że ceny produktów, czy koszt wytworzenia produktu będzie wyższy. Już wcześniej w debacie pan powiedział, że najprawdopodobniej klienci niestety będą musieli pokryć przynajmniej większą część. W jakimś stopniu tak. Oczywiście, że to będzie następowało skokowo, bo nikt nie zdecyduje się na drastyczną podwyżkę, więc będziemy balansowali na granicy opłacalności i tu mówię o wszystkich kanałach, począwszy od producentów, poprzez dystrybucję do sklepów, detal, ale w końcu może się to odbić na konsumencie, ale z drugiej strony, tak jak mówiłem wcześniej, jest to dla nas taki sygnał i bodziec do tego, żeby szukać oszczędności. Więc myślę, że podwyżki kosztów wytworzenia czy sprzedaży nie przełożą się tak od razu wprost na cenę wyrobów. A jak to poszukiwanie oszczędności u państwa w firmie wygląda? Czy w jakich obszarach się to odbywa? Jakie ruchy są podejmowane w tym celu? Przy dużej produkcji tych obszarów jest bardzo dużo. Więc to nie jest tak, że oczywiście przy każdym roku, kiedy szukamy tych oszczędności, że są jakieś obszary, nad którymi jeszcze nie pracowaliśmy i teraz dopiero zaczniemy pracować i tam będą duże oszczędności. Tak nie jest. My szukamy oszczędności stale i wszędzie. Więc tutaj dochodzimy do nawet takich wyrafinowanych czy bardzo wysublimowanych metod szukania oszczędności. Liczymy
wydajności na pracownika, na godzinne, energochłonność ich pracy, więc to są już takie szczegóły, które tylko w dużej skali dają wyniki, bo w skali małej to nie ma to żadnego wpływu. Ale przy dużej skali, tak jak u nas to wygląda, przy dużej masie produktów, to każda najdrobniejsza oszczędność w najmniejszym nawet obszarze w swojej masie daje też nam całkiem sporo oszczędności.